ziemiach lubuskich, bo tam były ewangelickie, to wyszczebili wszystkie katolickie rzeczy maryjne jako ewangelicy, to do fundamentu włącznie, ale to jedno tam się ostało, tam tego. No i tam jest zawsze o 11 msza w tym, dla tej pielgrzymów, dla tych ludzi kości, tak, zawsze o 11. No co, godzina o 12, Anioł Pański, zasunięcie obrazu, tego figury i tego, i tak kiedyś byłem. I tam bardzo ludzie księdza słuchają. Tak zresztą jak to w Toruniu, jak ksiądz powie, idźcie ofiara spełniona. To ja bym chciał Ewę zawołać, to choćbyś tylko, że na tym nie chcecie, przez Kościół nie wypada, więc zrzucę tego, to już ich nie ma. Już nikogo nie ma, Kościół jest pusty. Niby tam jedne drzwi są, jak to się szybko rozleci, a tam taka sobie siedziała taka i płakała, jedna taka nie usłuchała księdza. Taka jakaś. Ja tam szedłem, ładnie mu kochałem, mu całowałem. A co się tak boli, proszę Państwa, trzy razy prawie już byłam ślubny, a już sukienkę tak. I zawsze w ostatniej chwili, to tam teście, to tam, tym powiedział, może nie, myślę, że to jeszcze nie tego, no to przecież przyjście wykończyli. Te lata też idą i tego, tylko dziewczyny to tam bardziej rozumiecie niż mężczyźni, to upokorzenie takie. No i no tak sobie, no może ci wiesz, coś przeklął, może ci ktoś źle życzył, może tego, wiesz, pójdziemy przez obraz Matki Bożej, przed ołtarzem, tam bo tyle mszy świętej, te ręce Boże, tam gdzie te msze święte były, gdzie Pan Jezus, ja tak się pomodlę i tego, no to z sobie zejdzie, to już tak tego, jak ona chwyciła ten marmur, to ma by pęku, no myślała, że od tego trzymania marmurku zależy, nie, tak tego, no ale, no i tak się umali, wyszliśmy i tak, no i teraz nie wiem, czy to jest właśnie, mimo tego rozpoznania, czy to była życzliwość barzejowska, czy tego, mówię, wiesz, tak czuję, że na bliższym czasie, teraz nie chciał ją pocieszyć, na pewno się ktoś na horyzoncie teraz pokaże. No i potem mówię, wiesz, no skąd mi to przyszło, najlepiej jakby to tak, no, jakby taki chłopiec był w tak z ulicy Kwiatowej, to byś był taki kwiat, wiesz, nie musiałby kwiatów przynosić i tego tak, no i tak. I tak mi to tego rozeszli, na miarę mi się tam przeznaczyli. To po pewnym czasie dzwoni, ojcze pokazał się na horyzoncie. Taki tam dwóch kolegów we Włoszech pracowało. Jeden codziennie do swojej dziewczyny dzwonił, a ten drugi co miał podsłuchiwać, nie? A taki szlachetny. Pierwszy, ja znam taką Marzenkę w Solędzie, w Lechowie, to wiesz, może byś zadzwonił, ja zadzwonię. Marzenka, to mu takiego kolega, on tak chciał z taką dziewczyną porozmawiać, taki fajny człowiek i tego, no i dał, i potem sobie gadali, już sobie umieli. Ten ze swoją pojechał, no i jak pierwsza wizyta, padli tak do siebie do gustu, bo on jest bardzo taki chudziutki, szczuplutki, a ona taka pełniejsza, to znaczy jak my się przytuli, to jak do poduszki, to odcisków nie będzie miał, nie? No ładnie takie, ślicznie, pięknie tego, no i na końcu tego spotkania, no dawniej tak mówię, że pierwszy raz idzie się krócie do dziewczyny, drugi raz dłużej, a trzeci raz normalnie. U was tak mówili też? Ta mama cię uczyła? Nie. Pierwszy raz krótko, drugi raz dłużej, trzeci raz już normalnie, nie? No i on też to pierwszy raz był krócej, tak go odprowadziła i tego, no i się spytała, a twoje namiary? No, Suleków, ulica Kwiatowa 7. A on mówi, a co, masz padaczkę? Nie, no tylko... No co, ja może być Bukowa, Kasztanowa, nie, może być... No,